Zaczynamy Extra Time w magazynie Jej Wysokość Premier League. Jesteśmy po meczach siódmej kolejki. W naszym studiu dzisiaj Przemysław Pełka, Michał Gutka i Kamil Kosowski. Ciebie chciałeś, żebym wypuścił. No, pierwsze pytanie takie kontrolne. Chciałeś pochwalić Trincao. Czy Trincao jest dobry? Bardzo chciałem dobry. Zadać pytanie. Jest bardzo dobry i to naprawdę ciekawy transfer. Co prawda nie może się przełamać, jeżeli chodzi o bramki, ale jest dość wysoki, szczupły, a ma dobry dribbling. Ale widzę, że uważnie od naszego meczu. Dobre wejście, bo rzuca się w oczy. Naprawdę ciekawy transfer. Dobra technika. Czy jeszcze mam Ciebie o coś spytać? Czy teraz przechodzimy już do pytań? Proszę bardzo. To zaczynamy od redaktora... O Pedro Neto. O Pedro Neto chciałbyś. Nie, niestety nie mamy pytania o Pedro Neto, ale mamy pytanie równie ciekawe o Romelu Lukaku. Co się stało z Romelu Lukaku? Belg miał świetne wejście do Chelsea, ale w 5 ostatnich meczach na wszystkich frontach nie trafił ani razu. Trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej. Myślę, że to wynikało w pewien sposób z tego, jakie i ile tych piłek dostawał w ostatnich spotkaniach i raczej od struktury całego zespołu. Myślę, że nie ma powodów, żeby się przejmować tym, że Romelu Lukaku wpadł w jakiś kryzys. To wciąż jest napastnik, który będzie bramki zdobywał. W pierwszych meczach pokazał, że ma do tego dużą łatwość. Przeciwnicy też to oczywiście wszystko analizują i uczą się gry z takim napastnikiem, ale wydaje mi się, że w tych ostatnich spotkaniach i ze strony wahadłowych tych podań w pole karne nie było dużo, no i środkiem pola nie przechodziło za wiele tych przeszywających piłek, gdzie Lukaku może zagrać na ścianę, gdzie może też w tych akcjach bramkowych uczestniczyć, nie tylko kończąc je strzałami, ale raczej bym zalecał spokój i wydaje mi się, że też patrząc na to, jakich Chelsea ma przed sobą przeciwników, bo zaraz po przerwie reprezentacyjnej zdaje się tam jest Brentford i Norwich, dwaj Beniaminkowie, zaryzykuję, że to są mecze, w których Lukaku na pewno się przełamie. I podpisałbyś się pod słowami? Tak, ja myślę, że Lukaku brakuje będącego zdrowym i w dobrej formie Masona Mounta, bo z nim w składzie Lukaku miał więcej piłek, miał więcej okazji, strzelał gola i wydaje mi się, że Reece'a Jamesa. Bo w tych pierwszych meczach, kiedy... Arsenal. No właśnie, Arsenal, to tam się działo bardzo dużo i tam Lukaku mógł zrobić kilka bramek. No ale wiemy, że Reece James nie zawsze gra w pierwszym składzie, to jest pierwsza sprawa, bo tam jest duża rotacja przede wszystkim na wahadłach, czy generalnie w obronie u Tuchela, ale wydaje mi się, że ta dwójka zawodników, generalnie ktoś, kto może z Lukaku lepiej współpracować, czyli przede wszystkim Mason Mount, tak to widzę i wiemy, że Mount już jest zdrowy, że wszystko jest w porządku, więc też powinno być w porządku z bramkami Lukaku. Ale patrząc przez pryzmat środkowych pomocników czy skrzydłowych, no to cieszą się, że on jest na boisku, bo Kovacic, Jorginho, Kante, Werner, no tutaj Lukaku zawsze jak przyjmie piłkę sobie tyłem do bramki, to prostopadłą zagra taką, że jest sytuacja stuprocentowa. To od razu następne pytanie kieruję do Ciebie. Czy Daniel Farke jest w stanie zażegnać kryzys w Norwich? Czy śladem Watfordu Kanarki potrzebują zmiany na stanowisku menadżera? Trochę nas zastanawiają te wyliczenia niemieckiego szkoleniowca, bo on powiedział, w sumie takiego startu się spodziewałem. Liczyłem, że będziemy mieli 3 punkty na tym etapie rozgrywek. No, tych punktów jest zdecydowanie mniej, bo 3 razy mniej nawet. Jest tylko jedno oczko, ostatnie miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę wypowiedzi Farke, przedsezonowe wypowiedzi trenera, że brakowało mu piłkarzy, którzy poprzednim razem, kiedy byli w Premier League, którzy zagwarantują pozostanie w tej lidze, to teraz jest zadowolony ze swojej kadry, no to no nie przekłada się to na boisko i wydaje mi się, że jeżeli nie ma długofalowego planu na tego menadżera, to za chwilę będzie zmiana. Jednak też tak uważacie, bo wiemy, że władze Norwich City to są ludzie bardzo cierpliwi i oni sobie cenią tę współpracę z Danielem Farke. Nawet jak spadniemy, to za chwilę możemy tak, wrócić. Tak. Wydaje mi się, że będzie spokój. Nie wiem, czy na pewno sytuacja w tabeli jest słaba, ale to jest dopiero 7 kolejek. Bilans bramkowy jest mimo wszystko zatrważający, to jest minus 14, tak. Więc pod tym względem jest słabo i w zasadzie patrzę na tych nowych piłkarzy i Rashica? Nie za bardzo. Solis, Janulis? Nie za bardzo. Tam Les Melu powiedzmy, że wygląda jako tako i Norman, prawda? Tak. Norman w ostatnich meczach, Norwek wyraźnie widoczny, dużo strzela, jest bardzo aktywny, więc wydaje mi się, że są tam jakieś podstawy do tego, żeby niebawem... Oni mają to całkiem taki chyba znośny kalendarz. Tak, oni mieli bardzo trudny na początku i to jest też coś, co ich mocno ograniczyło i z czego wynika tak
fatalny bilans bramkowy, bo mieli praktycznie całą czołówkę z zeszłego sezonu. Mieli Liverpool, mieli City, tak, Arsenal na wyjeździe, także... I więc od razu przyjęli kilka bramek. Myślę, że Norwich patrzy trzeźwo na sytuację, że ta tabela jest dość płaska na dnie, że tych drużyn, które nie wygrały meczów, jest jeszcze kilka, że właściwie dwie kolejki mogą cię wywindować. No, nie tyle ze strefy spadkowej, co jeszcze z lekkim zapasem ponad tą strefą spadkową i myślę, że jedyne, co można zarzucić Farkę, to fakt, że weszli do ligi i grają właściwie w taki sam naiwny sposób, jak wtedy, kiedy spadali. Taka mocna ofensywa, która prowadzi do odsłaniania się w tyłach, a ta defensywa nigdy... Ale już pewnie wygląda to inaczej. To pozmieniał w ogóle układ w defensywie, inaczej wygląda, więc ci, którzy zawodzili w obronie, zostali na ławce. Także zobaczymy, może faktycznie to będzie mecz przełomowy. W ten naiwny sposób chyba ostatnio, kiedy byli w Premier League, wygrali z Manchesterem City. Tak. A nie sądzę, żeby trener, zaczynając sezon, mówił, słuchajcie, po 7 kolejkach, no liczę na 3 punkty, być może będzie tylko jeden, ale spokojnie my się z tego wygrzebiemy. No jednak jakiś ślad w głowie zostaje i naprawdę trudno tutaj będzie się podnieść. A zobaczcie, jak to się dziwnie plecie. Norwich wygrywa Championship, jest na ostatnim miejscu w tabeli Premier League, 1 punkt, a Brentford przez play-offy awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej i zachwyca wszystkich. Teraz wygrana z West Hamem United. Co się, Michale, dzieje z Leicester City? 4 mecze bez zwycięstwa w Premier League i porażka z Legią w Lidze Europy, z czego wynikają problemy ekipy Brendana Rodgersa. Czasem mówimy, o, drużynie brakuje takiego rasowego strzelca, rasowego napastnika, ale w klasyfikacji strzelców to na pierwszym miejscu ex aequo z Salahem jest kolega Vardy. Tak, jeszcze jest Iheanacho, o którego się tutaj domagaliśmy nawet w programie Jej Wysokość i też wszedł i zaczął strzelać. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dużo kwestii może siedzieć w głowach piłkarzy Leicester City, że to jest po pierwsze drużyna, która zaczęła ten sezon z problemami, no bo były problemy związane z kontuzjami, ale po takich 2 latach, kiedy właściwie przeżywasz identyczny scenariusz, kiedy przez cały sezon jesteś w top 4, a potem na koniec jesteś 5, to musi się to odbić negatywnie na takiej reakcji w szatni i muszą sobie zdawać sprawę piłkarze Leicester City, że ta czwórka w tym roku jest bardziej nieosiągalna. Mnie zastanawia bardziej ta forma, szczerze mówiąc, w Lidze Europy, bo dla mnie to jest dzisiaj najkrótsza droga do Ligi Mistrzów dla takiej drużyny jak Leicester City. Dość dużo rotacji stosuje Brendan Rodgers w tych rozgrywkach jak na siebie, bo to nie był jeden z tych menedżerów, który wystawiał właściwie drugą jedenastkę w europejskich pucharach. Ale na pewno kilku piłkarzy jest bez formy. Na pewno bez formy jest Maddison. Soyuncu, to jest Soyuncu, dramat totalny. Soyuncu jest cały czas w formie z Euro. Westergaard gra bardzo słabo, a tych kontuzji cały czas jest trochę w defensywie, bo na przykład poprzedni sezon to był James Justin, który cały czas się leczy. Fofana, tak. Kolejny uraz. Evansa nie ma, który to wszystko organizuje. Myślałem, szczerze mówiąc, Lili, że... Też teraz dokładnie, więc jest tych problemów masa do tego piłkarzy. Ci, którzy strzelają, są w formie, ale nie za bardzo jest wsparcie tej całej reszty. No i tam by się przydał transfer... Znakomitego suflera, proszę. Przydałby się transfer takiego środkowego pomocnika z prawdziwego zdarzenia, bo Maddison po kontuzji no, nie doszedł do siebie po prostu. Nie ma tam szybkości w środku pola. Tam no, potrzebna jest troszeczkę więcej kreatywności, takiej świeżej krwi. Nie ma, ale akurat w meczu przeciwko Legii po wejściu Maddisona coś tam się zaczęło dziać. Tam kilka razy paru piłkarzy, Czesława Michniewicza elegancko Maddison... Ale Maddison bez tej szybkości sobie radził jednak w Premier League wcześniej, bo... Ale słuchajcie, ale mi się wydaje, że on nigdy szybki nie był, no i szybki właśnie nie będzie. No to żeby dodał te 10% do tej obecnej dynamiki, ja myślę, to już dużo drużyna zyska. Tak, szybkich piłkarzy Leicester ma w postaci, no nie wiem, Iheanacho, Vardiego, Patsona Daki, prawda? Barnesa. Barnes, wydaje mi się, że to jest piłkarz, który powolutku idzie do góry i być może już dał asystę przy bramce, miał swoją jedną sytuację. Wydaje mi się, że jeżeli on wejdzie na swój optymalny poziom, to może być trochę lepiej z Leicester. Mamy w studio specjalistę od meczów Brighton, ale jednak teraz skieruję to pytanie na przykład do Przemka Pełki. A mianowicie, czy Jakub Modler dzięki dobremu występowi przeciwko Arsenalowi, świetnie się składa, bo Przemek komentował razem z Michałem, to spotkanie może na dłużej wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie MEF. Od razu dodajmy, tam jest ciasno w tym środku. Bardzo, bardzo ciasno i trzeba pamiętać, że Kuba wskoczył do tego składu, dlatego że Welbeck z niego wypadł z powodu kontuzji i trochę inaczej została zestawiona drużyna, ale pamiętajmy, że Potter ustawia drużyny często pod przeciwników. I tutaj zdecydował się na zagęszczenie drugiej linii, wstawił 3 pomocników do środka, kosztem napastnika, bo został jeden napastnik, tylko Neil Mopé, a we wcześniejszych meczach grał Welbeck z Mopé, więc trochę inaczej ten układ wyglądał.
Natomiast mimo wszystko ta rywalizacja będzie trudna. O pierwszy skład, tak? Bo to jest pytanie. Bo to, że Kuba będzie grał, to jesteśmy pewni, tak. Bo on zagrał we wszystkich meczach. I ligowych, i pucharowych, w różnym wymiarze czasowym. Więc na pewno się nie ma powodu niepokoić. Ale trzeba też pamiętać, że są piłkarze, którzy za chwilę wrócą po kontuzjach i ta rywalizacja będzie jeszcze bardziej zagorzała, bo nikt sobie nie wyobraża Brightonu bez Iwa Bisumy, bo to był ich najlepszy piłkarz przez dłuższy czas. Dodatkowo jest jeszcze Mwepu, który czeka na, też jest po kontuzji i też za chwilę powinien wracać. I no może być niełatwo. Pytałem Kubę o Mwepu. Jak ten Mwepu? Dobry jest. No. Naprawdę niełatwo sobie wywalczyć. Ale najlepszy tam jest trener. To jest najważniejsze. A trener jest człowiekiem, wydaje się, bardzo szczerym i nikomu za piękne oczy składu nie daje, więc każdy sobie ten skład musi wywalczyć. To, że Kuba gra, to jest dobra informacja generalnie dla reprezentacji Polski, bo oznacza, że Jakub Modrz jest po prostu w dobrej formie. A miły temat dla Ciebie, Kamil. Czy biorąc pod uwagę dwie ostatnie kolejki, możemy powiedzieć, że wrócił stary, dobry Raul Jimenez, takiego, którego uwielbiamy, na którego grę patrzy się z dużą przyjemnością? Jeżeli chodzi o pole karne i o atak na piłkę w polu karnym, to wydaje mi się, że tam po prostu jest jeszcze lekka trauma jest blokada i to jeszcze naprawdę potrzeba czasu albo potrzeba takiego zdarzenia jak, no nie wiem, po kontuzji kolana, że czasami idziesz na ślizgu, zderzysz się, że ta noga wytrzymuje, tutaj pewnie podobnie. Miał kilka sytuacji, jeżeli raz tam w polu karnym gdzieś się zderzy z przeciwnikiem, sadzi głowę, zdobędzie bramkę, to przełamie, ale na razie zauważamy taki trend, że troszeczkę się cofa i więcej piłek zagrywa. No to jest fenomenalny piłkarz. Jeżeli chodzi o Wolverhampton, bardzo często o nim mówiliśmy w kontekście większego klubu, tak, lepszego klubu, także na razie wydaje mi się, że ten sezon musi dojść do pewnej sprawności. Też tam jest dobry taki wysoki szczupły. Trincao. Właśnie. Michał, Ole Gunnar Solskjaer będzie miał jeszcze odwagę posadzić na ławce Cristiano Ronaldo? Będą takie mecze, na pewno będą takie spotkania. Nie wiem, czy nawet przeciwko takim rywalom jak Everton, no nie chcę umniejszać Evertonowi, bo to jest dobry start, ale nie jest to klub z Big Six. Raczej spodziewam się tych rotacji Cristiano Ronaldo w takich meczach jednak z przeciwnikami słabszymi, albo w pucharach, albo kiedy w Lidze Mistrzów będzie sprawa rozstrzygnięta, chociaż tam jeszcze trzeba o to powalczyć. Nie sądzę, że to kwestia odwagi Ole Gunnara Solskjaera. Ronaldo sam siebie nie wystawia mimo wszystko, ale też jest to piłkarz, no, ma 36 lat, oczywiście biologicznie pewnie ma kilkanaście mniej i cały czas ten zegar jeżeli by miał ze 23 lata biologicznie, to ja bym się absolutnie nie zdziwił, patrząc na Cristiano Ronaldo, więc wydaje mi się, że Solskjaer się na to odważy od czasu do czasu, ale może wyjdzie z założenia, że jednak warto to robić rzadko. I pewnie będzie się dosyć długo konsultował w tej sprawie z Cristiano Ronaldo. Ostatnie pytanie do Ciebie, Przemek. Mamy 40 sekund. Skąd wynika tak chwiejna forma Aston Villa? Zespół Dina Smitha potrafi wygrać na Old Trafford, ale też przegrać z Watfordem. Szczerze, nie mam żadnego pojęcia. To idealnie, zastanawiałem się. 15 sekund. Zastanawiałem się nad tym nawet przed programem i nic mi nie przychodzi specjalnie do głowy, bo jest to zespół dla mnie enigma, bo na początku wydawało się, że no dobra, czekamy na Buendię, czekamy na powrót tam Watkinsa, prawda? No, ale oni już wrócili, Buendia nie wywalczył podstawowego miejsca w składzie. Watkins nawet bramkę strzelił wreszcie. Ale nie ma współpracy między Inksem a Watkinsem. Jest, wydaje się, że ten zespół jednak nie zdołał jeszcze przejść z tej fazy uzależnienia od Jacka Grealisha do zupełnie nowego rozdziału, kiedy role są podzielone. Myślę, że jeszcze kilka razy w tym studio podczas magazynów Jej Wysokość Premier będziemy się zastanawiać, czy już się uniezależniła od Jacka Grealisha. Ale Matty Cash dobrze wygląda i Target. Oba tak. Wyglądają nieźle. Target, tak. Target właśnie zaliczył asystę przy golu Watkinsa w meczu przeciwko. No i oczywiście będziemy się zastanawiać na temat Jacka Grealisha w Manchesterze City, bo kolejny mecz. Ja wiem, ty cały czas patrzysz na niego przez pryzmat 100 milionów, to w każdej sytuacji musi strzelić gola. Nie zawsze Everton pokazuje, że można za 1 700 000 dwóch gości ściągnąć i
i robią grę. I tak, i spisują się najgorzej. Adros Townsend, Demarai Gray. Przemysław Pełka. Dziękuję bardzo. Michał Gotka. Dziękuję bardzo. I wielki fan Trinkao, czyli Kamil Kosowski. Bardzo tobie również, Kamil, dziękujemy. Dziękujemy wszystkim i przypominamy, że magazyn Jej Wysokość Premier League widzimy się w poniedziałek za 2 tygodnie, ale nie o 21:00, tak jak było dziś, ale o godzinie 23:00 po bardzo ciekawym meczu. Derby Londynu na The Emirates. Arsenal kontra Crystal Palace. A teraz trzymamy kciuki za naszą reprezentację, żebyśmy tam komplet punktów dorzucili do naszego dorobku. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia za 2 tygodnie.